I zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Nazywam się Dariusz Szpakowski. Towarzyszyć mi dzisiaj będzie Jacek Laskowski. Za kilka chwil będziemy świadkami kolejnego spotkania Ligi Weekendowej. Zespół Juniors kontra Vipers. Dla gości dzisiejsze spotkanie ma znaczenie szczególne. Wygrana oznaczać dla nich będzie promocję w rozgrywkach Ligi Weekendowej FIFA Ultimate Team. Rzecz jasna, gdybyśmy spytali, czy to piłkarzy, czy trenera, powiedzieliby, że do każdego meczu podchodzą z taką samą determinacją, ale... Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Gol! Olala! Ryzykował tym kolejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce wisać. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Ależ okazja, czy ją wykorzysta? Mamy bramkę, wyrównanie, a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wreszcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Gracze Juniors notują stratę. Dobre zachowanie, podanie przejęte w ładny sposób. Aubameyang. Odważne wejście, opłaciło się. On już się nieraz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Bruno Fernandes! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Piłka dobrana na skrzydło do Messiego. Świetnie urwał się teraz obrońcy. Bardzo ważna interwencja obrony. Pierre-Emerick Aubameyang. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Wybili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Pierre-Emerick Aubameyang. Ładnie przechwycił piłkę. Mahrez. Jest okazja do dośrodkowania. Teraz Szabi. Suarez. Teraz Griezmann. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Gracze Juniors tracą piłkę. Luis Suarez. Ale szansa na wyrównanie. Świetnie zblokował. Lionel Messi. Ma trochę miejsca na strzał. Gol! Mamy remis. Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Bombowe uderzenie. Aż szkoda, że nie mamy pomiaru, jak szybko leciała ta piłka. Huknął jak z armaty i nie dał bramkarzowi wiele czasu na reakcję. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Leo Messi.
Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z wolnego. Le esperan en la puerta 4 del sector 2-2. Dobrze dostrzegł partnera. Sector 2-2. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Utrzymuje się przy piłce. Szuka szansy. Świetnie zablokowane uderzenie. Ma szansę na dośrodkowanie. Gabriel Jesus. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Messi przed do przodu. Griezmann. Piłka krąży od nogi do nogi. To może dać prowadzenie. To była jego druga okazja w tym meczu na bramkę. Tym razem się nie udało. Bramkarz zachował się fantastycznie. O, dobrze teraz wycofali. Strzela! No uwaga, strzał, ale zablokowany. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Mamy dzisiaj bardzo żywy mecz. Dużo się dzieje. Mamy walkę, mamy strzały, mamy bramki. Remis tylko pokazuje, jak wyrównane jest to spotkanie. Tu się jeszcze dużo może zdarzyć. Zapowiadają się emocje do samego końca. Ależ go wypatrzył. Uff, co za interwencja. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Wilfried Zaha i Aubameyang. João Cancelo. No, dobrze przeczytał to obrońca. Ansu Fati. Gabriel Jesus. Podanie na wolne pole, ale zareagowali. Mogą ich teraz skontrować. Podłączają się inni zawodnicy. Luka Modric. No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Modric. No wsparli teraz bramkarza. Krótko do kolegi. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Daleko wybijają. Antoine Griezmann. João Cancelo. Jest 2-2 po pierwszej odsłonie w tym meczu. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Luka Modric. Rozrzucenie do boku. No
Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Xavi, Luis Suarez. Czy będzie prowadzenie? Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Luis Suarez. Bruno Fernandes. Podanie za podaniem budują atak. Lionel Messi. Teraz akcję może rozpocząć Juniors. Zespół Juniors ładnie konstruuje akcję. Pierre-Emerick Aubameyang. Schodzi teraz ze skrzydła. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Mają teraz trochę miejsca. Podłączają się inni zawodnicy. No, Suarez musi to trafić. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić? Świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. I teraz będzie rzut rożny. Ma piłkę przy nodze. Do kogo zagra? Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Bardzo źle podszedł pod piłkę. Źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Lionel Messi. Griezmann przy piłce. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Dobrze, ucieka obrońcą. Ależ teraz w sytuacji sam na sam popisał się Loris. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Jest dośrodkowanie. Griezmann ma szansę. Sergio Ramos. Nie wierzę, zdołał obronić ten strzał. W końcu przypomniał sobie, na czym polega fakt bramkarza. Są nienasyceni, dobrze już znają drogę do bramki przeciwnika i co chwila stwarzają zagrożenie. Trudny mecz dla obrońców. Dobre przejęcie przez Ramosa. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Ładnie prostopadle. Suarez. Ładna okazja. Ważna interwencja, ale wciąż jest niebezpiecznie. Luis Suarez. Suarez! Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza... He got me a